Wysoka Izbo, padło tutaj wiele zdań o odblokowaniu środków z KPO. Podstawowe pytanie, co się zmieniło w polskim prawie, że Unia Europejska nagle nam te środki odblokowała? Co się stało, że nagle zostaliśmy uznani za państwo praworządne? Nic się nie zmieniło. Zmieniło się tylko to, że władza się zmieniła na władzę proniemiecką, realizującą właściwie całkowicie interes niemiecki. Dlatego otrzymaliśmy tę pożyczkę, pieniądze z KPO, które i tak będziemy musieli oddać. Szanowni Państwo, pytania. Czy Unia Europejska zajęła się w czasie tej prezencji siłowym przejmowaniem mediów w Polsce? Czy zajęła się siłowym przejęciem prokuratury? Czy zajęła się nielegalnym zatrzymaniem posłów opozycji? Przekroczeniem uprawnień przez najwyższych urzędników bezprawnie nieuznających Trybunału Konstytucyjnego na czele z marszałkiem Sejmu? Na wszystkie te pytania niestety już znamy odpowiedź. Nie, Unia Europejska się tym nie zajmowała, ponieważ Unią Europejską rządzą, współrządzą dzisiaj ludzie, którzy się przyjaźnią z panem Donaldem Tuskiem i za to otrzymują konkretne profity, w tym brak CPK, brak portu kontenerowego w Świnoujściu, brak kluczowych inwestycji i dewastacja Polski. Dziękuję, panie pośle.